Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie pikem na Berlin. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy tę misję, tam po 10 rund, to bla bla bla. A teraz chciałbym... tu? Nie tu. Display, choose, play the pick'em challenge, o. I teraz tak. Vitality wyjdzie na 100%. G2 też. Mouse też. Na 3-0 postawiłbym jakiś egzotyczny pick ze względu na to, że te drużyny, pewniaczki tak zwane, czyli G2 i tak dalej, to są drużyny, które wyjdą na pewno. A takie 3-0 może zrobić na przykład, nie wiem, Crazy albo Complexity. Complexity ma obo. Nie wiem, damy sobie Crazy na 3-0. 0-3 to jak dla mnie robi Dream Misters. To w ogóle żadnego zawodnika nie kojarzę. Tak jak sprawdzałem na HLTV. No i teraz te pewniaczki, tak, Vitality na pewno wyjdzie, G2 też musi wyjść. Albo HR może 3-0 w sumie, bo tam taki skład jest egzotyczny. Nie, no raczej nie. Kto tu jeszcze? No Mouse na pewno wyjdzie, to jest w ogóle Ints. A Complexity jeszcze tu damy. Więc gra KNG, YEL. Avangar, Jame. Obstawiam, że mogą poszaleć. Jame, jak dobrze będzie AWP chował, to się uda. To North jakoś tak ostatnio średnio. Albo Furia, albo Inch tutaj. Energy też musi wyjść. Teraz Furia czy Inch? No Furia miała ten swój okres taki, że oni biegali, strzelali, mordowali wszystkich i wszystko. Damy tą Furię. I teraz jeszcze raz, dlaczego dałem tutaj Crazy na 3-0? No bo to jest taki egzotyczny pick i uważam, że dodanie na to, nie wiem, Vitality czy G2 to jest po prostu marnowanie tego punktu. Bo te drużyny no wyjdą na 100%, nie ma innej opcji. Te powiedzmy 3 tutaj, to są pewniaczki, no one muszą wyjść. A jak takie Crazy na przykład zrobi 3-0, no to jest dodatkowy punkcik, tak? A takie Vitality może na przykład nawet z 3-1 wyjść, czy tam Mouse. Także takie szybkie piki, bez żadnego tutaj, nie wiem, dłuższego gadania, co, jak, dlaczego. To by było na tyle, słyszymy się w następnym filmie, trzymajcie się, na razie.